body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem! Witam was, kochana siorki, w kolejnym odcinku ze Skyrima. Słuchajcie, byłem podły i niedobry i troszkę grałem bez was, ale tylko po to, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie grać na tej wyspie. Jestem teraz na w lokacji, która nazywa się przedziwnie... no to gdzieś kurza strzała, tak? Tutaj, gdzie mamy świątynię Miraka i tak dalej. Zrobiłem kilka misji, tak? Kuchan, nie kuchan, zrobiłem, zbadałem kuchan, krwiopuszcza i mam też ten miecz taki dwuręczny, jakiś super ekstra magiczny, ale słuchajcie, no jestem jeszcze za słaby. Wszystkie moby mnie tutaj pokonują, albo nawet większość randomowych mobów jest tak dobra, że szok po prostu. Tych popielców nie byłem w stanie rozwalić, mimo że mam już troszkę lepszy giętki, prawdawny norski łuk i ebonowy topór wojenny, bardzo fajny, który jest lepszy, kurde, bardzo dużo od tego, praktycznie o 11. No i nie jestem w stanie pokonać tych mobów. W związku z tym postanowiłem, że wrócę ze z tego Skyrim. Czego chcesz, mały elfie? Chcę wrócić do... No dobra, dawaj. Chodź na pokład i wypływajmy. Pomyślałem, że wrócę do Skyrim, bo naprawdę nie jestem w stanie swobodnie wykonywać tych misji, tych bossów w podziemiach. 40, czy tam może nie, no może pół godziny próbowałem ich pokonywać. Tam zabiegałem im, wiecie, po 10 życia na strzał czy na uderzenie i męczyłem się strasznie. Więc wydaje mi się, że najlepszym wyjściem będzie po prostu wrócić tutaj. Bo myślę, że w Skyrim te postacie będą po prostu troszkę łatwiejsze. Tutaj nie byłem, więc mogę wejść do tej kompanii, tutaj pozwiedzać. Może zrobimy jakieś misje tutaj, wiecie, opodal, nieopodal. Wiem, że to miejsce wygląda strasznie. Proszę, nie. Jestem tuż za tobą. Ruszajmy więc. Tak będzie chyba po prostu lepiej, no. To smutne, nieprawdaż? Nie stać nas na utrzymywanie tego miejsca, od kiedy zaczęły się te ataki. Widzisz, to wina piratów. Grasują wzdłuż całego wybrzeża, od Hammerfell po Vardenfell. Wygląda na to, że tylko łamacze tarcz mają spokój. To bardzo potężna rodzina z Wichrowego Tronu. Prowadzą prywatne towarzystwo żeglugowe i bardzo chcieliby mieć całe doki dla siebie. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby mieli jakieś konszachty z piratami. Nie, jeszcze nie. Ale może ktoś tak dzielny jak ty mógłby mi w tym pomóc. Pewnie, tak. Ich działalność nadzoruje pewna mroczna elfka, Suvaris Ateron. Ziomalka moja. Jest skrupulatna aż do przesady i prowadzi dziennik pokładowy, w którym zapisuje wszystkie dokonane transakcje. Nie obraziłbym się, gdyby tak przypadkiem trafił on w moje ręce. Nazywają siebie Krwawymi Horkerami. Kręcili się po tej okolicy, odkąd pamiętam, ale dopiero od niedawna obrali sobie za cel nasze statki. Nikczemna gromadka, ale nie są to zwykli zbójcy. Przebiegli, sprytni. Lepiej z nimi nie pogrywać. Wolę to od tamtej walki. Siły bezpieczeństwa są ograniczone. Od popielców. A wszyscy najemnicy uwikłani w tę absurdalną wojnę. Nie wiemy, gdzie mają swoją bazę wypadową, a atakowanie pojedynczych statków raczej nie rozwiąże całego problemu. O, i to jest misja, jaką bym chciał wykonać, słuchajcie. A teraz... To jest misja, jaką możemy wykonać. To mi się podoba. Muszę cię przeprosić. Gdzie mam iść? Ostrożnie! To mnie się podoba, to jest fajna misja. To są pogłoski. Gdzie mam się udać? Na nowo formują obrońców świtu. Łowcy to wampirów, czy coś takiego. To też zrobimy. Wejdźmy tutaj, bo w tym mieście jeszcze nie byłem. Ale piraci? To brzmi fajnie.
Magazyn, no tak, ale to nikogo tu nie ma, pusto, duży worek, tak, ten. Ja nie będę okradał pustych magazynów, te całe. Bogaty jestem. I ryba? Nie. Proszę pana, może kupi pan jakieś kwiaty? Proszę. Nie no, pewnie. Ale może ci się spodobają? Dobra. Oni nie żyją. Mama umarła, gdy byłam... Mój ojciec, jestem całkiem sama. Próbuję sprzedawać kwiaty, żeby móc kupić jedzenie. To niewiele, ale... Poważnie? Masz jakiś dom, w którym mogę zamieszkać? Ojej, ale na pewno? Naprawdę nie masz nic przeciwko? Mogę mieć dwójkę dzieci? No spróbujemy. Dziękuję, proszę pa... Tato mi mów. Obiecuj, że będę najlepszą córką na świecie. To takie słabe, że zbieram... Że zbieram dziewczynki w moim, domu. Ale może nikt się nie doczepi. Jak tam iść, słuchajcie? Jesteś poza teren wojenny, więc Ulrich cię posłucha. Tu nie. No nie wiem, gdzie mam iść. Chyba to może gdzieś tam się poszedłem. Może trzeba wyjść z tego ustrojstwa. Nie, to chyba trzeba stąd wyjść. Wiesz naszą sprawę, zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem i nie chcesz pomóc gromowanym. Ale my nie stoimy za żadną ze stron, bo to nie nasza wojna. Hej, może szaroskórze nie pomagają w wojnie, bo są cesarskimi szmierami? Chodźmy. Chodźmy, wyjdźmy. Może nam się uda coś z tym zrobić. Przejdźmy i wyjdźmy. To chyba było wejście z zewnątrz. Jakaś awantura. Na chwilę obecną chciałbym zrobić misję, a nie... Aj! Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Mądryś. Pójdziemy do zamku. No. Skonfiskujemy wszelki skradziony towar i będziesz wolny. Po zapłaceniu grzywny naturalnie. To jest żenująca sytuacja. Muszę jakoś poczekać do nocy, żeby tam się włamać. Trzeba to sprawdzić. Jeśli przybywasz dołączyć do gromowłaty, to pałac mieści się za nami. Zróbmy eksperyment. Nuta! Ale se skoczyłem.
Panie elfie, niezły z pana kozak. Ale w takiej wodzie pokrytej lodem, to przecież duba by mi raz dwa zmarzła. Dostał jakiejś hipotermii. Dobra, chodźcie, ja sobie zapiszę tutaj grę. Tam znowu trzeba zrobić włam. Po co ten pośpiech? Nordowie mają nas. Jest piąta po południu. Jest noc. Nic. Ale co z tego? My odwdzięczamy. Czekajmy do jakiejś późnej nocy. Nie wiem, jeszcze z 5 godzin. Zobaczmy. Zaczekaj. Wciąż tu jestem. Jak sobie życzysz, Tanie. Szybki zapis. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać. Wczytamy grę. Spróbujemy jeszcze raz. Może to pierwszym razem nie łapie. Nie może mi się uda włamać. Długo będzie trwał ten odcinek. Tak czuję coś. Dobra, jakoś tam był. Wczytaj. Jak się udało teraz, to bym może wszedł, nie? Nakazuje ci stać. A idźcie. Może to jest jakieś inne wejście. O której godzinie to będę mógł zrobić? Bo to jest przedziwne. Może to trzeba od strony domu wejść, a nie od tej strony. Róbmy inaczej. Wejdźmy tędy. Aha. Na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Jak to za życie? Czy tak na dobrym nie wiem, muszę przyjechać do tego, aż będzie dzień i wejść tutaj. Pod te. I czekamy powiedzmy do 10 rano, czyli jakieś 7 godzin. Wejdziemy z drugiej strony i tam się włamiemy. A może nie będzie straży. To tu nie ma wyjścia? Jeśli przyniesiesz mi ten dziennik, to muszę chyba do nich wejść w dzień. Jeśli przyniesiesz mi ten dziennik, będę miał dowód zdrady, łamasz tarcz. Nie czytam, nie?
wiecie, bez gadania, po prostu wchodzę, kradnę dziennik i wychodzę. Tak to się robi. Szkoda tylko tych kilku kradzieży. Jeśli przyniesiesz mi ten dziennik, będę miał dowód. Jak udało ci się go zdobyć? Nie, nieważne. To było skomplikowane. Nie powinienem tego wiedzieć. Ach tak. Wygląda na to, że Suvaris wybrała się do Gwiazdy Zarannej, by spotkać się tam z załogą statku pirackiego. Udaj się do Gwiazdy Zarannej i dowiedz się, czego możesz o tych łotrach. Założę się, że nie oddalili się zbytnio od tawerny. Spróbuj dowiedzieć się, gdzie znajduje się ich forteca. Kapitan Stick, Słony Pokład, musi coś wiedzieć. Dobra. Lecimy. Tylko martwię się jednym, że jest dosyć późna godzina w grze. Już mamy około 20 minut live'a. W związku z tym... zakazałem poczekać Oliwii, kurde, Oliwcia, muszę się po siebie wrócić, wiecie co, dobra, to ja się po nią wrócę i nie będziemy już robili większej ilości misji. Musimy się udać jeszcze do domu i tam trochę rzeczy porobić, więc zrobimy to, Ruszam. Słuchajcie, tak, ze mną. Jak sobie życzysz, Tanie? Czy mam broń? Mam, dobra. No ta widzisz, ręczna, dobra broń. Udajmy się do... udajmy się do naszej chałupy. Jezu, jak to daleko jest. Dajmy się tutaj do smoczej przystani. Mamy trochę rzeczy do zrobienia, mamy jakieś misje do oddania, musimy te skóry oddać też. Może to zróbmy. Odwiedźmy tylko nasz domek. Przy okazji odwiedźmy sobie kupców. Odwiedzimy naszą córkę albo córki, bo ja nie kumam, jak to do końca wygląda, co jedną córkę wyrzuciłem, a drugą zachowałem. To jest jakieś dziwne. Trzeba to wszystko zobaczyć. Takie, wiecie, szybkie, Włoski, że na nowo formują obrońców świtu. Zujące do niczego. Bóstwa ci... A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną? Tak, nie bardzo. Pragnę ci sprzedać swoje rzeczy. O, amulet. Zwiększa magię o 10. Sprzedaj. Kostur. Mapa skarbu. Te rzeczy muszę pozamykać. Chociaż nie sprzedajemy. Czy mam coś w stroju, co byś dziabnął? Dobra. Tak właśnie, na szybkości, pyk. Dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Nie masz ani jednego szlachetnego męża w tych komnatach. I polecimy teraz do naszej córki albo naszych córek. Jestem dowódcą Straży Białej Grani. I tu jest nasz wichrowy domek. Zobaczmy.
Wietrzny domek. Jesteś w domu. Zagramy w grę? Lucia, nie zaraz, dziękuję. Ale dam ci coś. O rany, naprawdę? Co dla mnie masz? Dzięki. Co to jest, drugie dziecko? Jej! Cześć, kochana. Dzień dobry. O rany, naprawdę? Co dla mnie masz? Wujek Marek. Dzięki. Proszę. O, wzruszyłem się. Mam dwoje dzieciaczków, zobaczcie. Jakie to piękne. Tylko by się przydała żona, żeby ogarnęła ten bajzel. Ale dobrze, słuchajcie, musimy tutaj jeszcze wejść. Kufer. Skóra niedźwiedzia. Czy mamy więcej skór niedźwiedzia? Wilcza. Nie mam. Nie mam więcej skór niedźwiedzi. Mam 7 na 10. No nic, dobrze. Co ci mogę oddać? To bym oddał, bo nie potrzebuję tego. Kilof mi się przyda. Zguba pokrzyw się może przydać. W stroju coś mamy? Nie, w miksturach zwoje. Pożywienie to do wrzucenia wszystko jest. Składniki. Ja muszę się nauczyć robić mikstury. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak robić mikstury uzdrowienia, bo to się mi przyda bardzo na pewno. Na pewno to mi się przyda. Aha, okej, dobra. Rubinów nie potrzebuję. Kości smocze na pewno. To też zdaję, bo to jest jakieś mega drogie. Sztabka złota, sztabka żelaza. Dobra, słuchajcie. No niestety nie ogarnąłem tych skór, to mnie trochę martwi, mam ich za mało jeszcze. Przez to, że część była kradziona i się nie udało. Zobaczmy, jaką misję on nam tutaj każe zrobić. Buty na wschodzie. Bunt na wschodzie, przepraszam. Smocze dziecię. Jegen, przedświt, obrończe świt, robimy w akcji. Pomoc w potrzebie, różne. Pisesorem więcej tak naprawdę to tutaj chyba nie ma. Także tyle będziemy, słuchajcie, na ten czas robili. Powiedzcie mi, z czego zrobić mikstury lecznicze, bo próbowałem to robić, mi wychodziły zawsze jakieś magiczne, jakie składniki trzeba do mikstur uzdrawiających, bo wypadałoby, żebym sam je robił, a nie kupował, bo to naprawdę szkoda i jeszcze raz szkoda pieniędzy. Mój ekwipunek wygląda już coraz lepiej. Chciałbym zrobić elfi ekwipunek, ale do tego potrzebuję, kurczę, umiejętności kowalskich, tak? Tak to chyba wygląda. Alchemia, przywracanie. Dokładnie, muszę robić jakieś rzeczy kowalskie, żeby to mi się udało zrobić. Ja tu mam krasnoludów i to idzie w ciężkie. Orków i tak dalej. A ja będę musiał iść
elfy. A żeby to zrobić, słuchajcie, to muszę sobie ulepszać to kowalstwo, więc wiecie co? Zróbmy to. Ja wezmę sobie te moje rzeczy stąd i to jeszcze może z wami zrobimy jakiś, wiecie, kozia skóra, paski skóry, co tu jeszcze mamy, skóra łosia też może być, chyba tyle starczy. Weźmy sobie żelazne sztabki. Bo z tego coś zrobię, z innych nie. Ja pójdę trochę podziałać, zrobię to z wami, zrobię sobie jakieś zbroje, żeby mi to kowalstwo rosło. Tak, bo z tego co mi mówiliście, to ja muszę napełnić... muszę, kochanie, tak, napełnić umiejętność tutaj do końca, żeby móc poziom sobie podnieść, więc lecimy. Żelazny, rzemieniowy. Żelazną buławę mogę tylko zrobić. Pewnie. Bierem. Wartość jest nawet duża. Coś jeszcze mogę zrobić? Teraz podejrzewam, będę mógł to zrobić, więc teraz trochę tego narobiłem. Kościany. To jest wszystko ciężkie. Patrzcie, jakie wartości są. O kurde. To też jest fajne. Materiał budowlana, biżuteria. Co mogę zrobić? A, to nic nie daje, tylko że wartość ma dużą. Ale co można robić? To też jest ciekawe. Można robić biżuterię i sprzedawać. A przecież tych diamencików i innych mam dużo, więc to też jest może na jakiś pomysł. 9 po południu. Weźmy tak, tylko sprzedamy to, co zrobiliśmy. I jak sprzedamy, kochani, to będziemy odcinek kończyć, bo już mamy za 30 minut. A ja, widzicie, no zostałem przez los zmuszony do Skyrima, no muszę niestety tutaj na razie operować, bo te moby są po prostu słabsze i lepiej mi dzięki temu wychodzi walka, jeszcze nie jestem tak dobry. Chcę ci sprzedać strój, który zrobiłem. Kajak wasze. Zrobiłem to tylko po to, żeby sobie podbić level. Dzięki temu będę mógł teraz elfi robić i to będzie świetne. Natomiast zobaczę jeszcze jedną rzecz. Czy mogę jeszcze coś z tych moich rzeczy, co używam, polepszyć? Ebonowy. Nie mam sztabki ebonu. Archicho, coś tam. No też ciekawe jest, żeby to poulepszać. Potrafisz wykonać. Tak średnio. Weźmy w warsztacie. Elfi hełm. Rafinowany księżycowy kamień. Skąd ja go wezmę? Trzeba będzie tego się nauczyć zrobić. Ciekawe, czy mam taką recepturę, ale chyba jeszcze nie mam. Różne, rafinowany kamień, ruda, aha, czyli rudy, której nie mam, trzeba będzie pokombinować, potem ją gdzieś znaleźć. Dobrze, kochani, było mi bardzo miło, bardzo wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, łapcie piąteczkę, hej, hej.